W dzisiejszym wernisażu wystawy fotografii pana Zbigniewa Zdzińskiego. Witam serdecznie wiceprezydenta miasta Sosnowca, pana Zbigniewa Jaskiernię. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Sosnowcu, pana Daniela Mikrasińskiego. Witam również naszych gości, którzy przyjechali do nas z daleka, bo z Lądka Zdroju. Na ręce pana przewodniczącego Rady Miejskiej Lądka Zdroju składam serdeczne przywitanie. Bardzo dziękujemy gospodarzowi tego miejsca, pani dyrektor Jolancie Szczurek, za to, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Drodzy państwo, spotykamy się w takim gronie właściwie znajomych, bo widzę dużo znajomych twarzy. Witam przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, szczególnie tych związanych z fotografią. Są tutaj przedstawiciele Sosnowieckiego Stowarzyszenia Miłośników Fotografii, w którym również pan Zbigniew Zdziński działa. Wszystkich was bardzo serdecznie witam, ale widzę też znanych sosnowieckich fotografików. Zbyszek Podsiadło, jest Jurek Łakomski. Nie wiem, czy kogoś pominąłem, ale bardzo się cieszę, że również nas odwiedziliście dzisiaj. Szanowni państwo, teraz bardzo proszę, potrzebuję pomoc z Lądka Zdroju. Poproszę panią Ewę na scenę, żeby pomogła przedstawić też gości, którzy nas odwiedzili. I proszę panią o zabranie głosu. Ale faux pas, nie przywitałem autora zdjęć. Bardzo serdecznie witam. Witamy państwa bardzo serdecznie. Jechaliśmy do państwa szybko i z nadzieją na to spotkanie. Ja pozwolę sobie przedstawić państwu osoby, które stanowią delegację lądecką. Oczywiście pan przewodniczący Rady Miasta, już państwu znany. Pani dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, Małgosia Bernarek. Pani Liliana Ciechańska prezentuje uzdrowisko Lądek Długopole. Panu przewodniczącemu towarzyszy przepięknej urody małżonka. Profesor, wśród nas jest jeszcze człowiek, który z Sosnowcem jest mocno związany przez ojca. Pan Jerzy Adamczyk, działacz społeczny, którego ojciec urodził się w Sosnowcu. Cała delegacja została zaprezentowana. Proszę państwa, dzieje się szybko, więc państwo mieliście niewiele czasu na obejrzenie zdjęć. Ja postaram się zaprezentować je na tym ekranie i pozwolę sobie na komentarz dotyczący naszego urokliwego lądka. Zanim do tego dojdzie, chciałam powiedzieć parę ogólnych słów, a mianowicie Lądek Zdrój jest najstarszym uzdrowiskiem w Polsce i jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie.
Paweł Ryński otrzymał w 1264 roku od króla czeskiego Przemysła Otakara II. Otrzymał rozmaite przywileje królewskie, stał się miastem królewskim, otrzymał prawo milli, a więc miasto niezwykle ważne. Za czasów czeskich, bo panowanie czeskie było najdłuższe na naszej ziemi, Lichkłockiej, bo ponad 400 lat, król Jerzy z Podjebradu szczególnie upodobał sobie ziemię kłodzką i Lądek Zrój i w 1495 roku nadał godność hrabstwa ziemi kłodzkiej. A ponieważ Lądek był dla niego bardzo bliski, wobec tego przyczynił się do rozwoju Lądka. Niezwykłość Lądka polega na tym, że Lądek posiada jako jedyne chyba uzdrowisko w Polsce, nie wiem, być może i na świecie, dwa zdroje. Zdrój świętojerski i zdrój Marii, zwany on dziś Marienbad. Poza tym zdrój posiada również część miejską, urokliwą, barokową część miejską. I na taki spacer zapraszam Państwa serdecznie. Miało nie być światła. Ale widać. Proszę Państwa, do tej fotografii, do tego urokliwego rynku i ratusza wrócimy niebawem. Póki co zaczniemy tak chronologicznie. Odbyło się spotkanie mojej klasy maturalnej w Lądku Zdroju, ponieważ my jesteśmy absolwentami liceum ogólnokształcącego w Lądku Zdroju w owym czasie imienia Lucjana Szenwalda, a dzisiaj jest nowy patron, to jest Andrzej Zawada, alpinista, ponieważ w Lądku odbywają się festiwale filmów górskich. Proszę Państwa, na to spotkanie przyjechaliśmy w zasadzie wszyscy w komplecie, wszyscy uczniowie, kilku profesorów, między innymi profesor Zbigniew Zdzienicki. I proszę Państwa, to spotkanie zaowocowało takim twórczym działaniem. Jest to pierwszy element naszej twórczej pracy, wystawa w Sosnowcu. Proszę Państwa, Wzgórze Świętojerskie jest najstarszą częścią Zdroju Lądeckiego. Przed Państwem Bazylika Świętego Jerzego, wewnątrz oczywiście wszystko, co związane z życiem i męczeńską śmiercią. Widzą Państwo taką kopułkę. I to ten dach czerwony z całą zabudową przykrywa najstarsze lądeckie źródło, źródło świętego Jerzego. Wody są bardzo bodźcowe w tym miejscu, nie wolno brać zabiegów od tak po prostu, lekarz musi je zaordynować. My, proszę Państwa, nie mamy wód mineralnych, ja o tym do tego tematu jeszcze wrócę, nie mamy wód mineralnych, mamy wody siarczkowo-fluorkowo-radonowe w tym miejscu, w tym źródle z dość pokaźną ilością radonu. Radon jest pozyskiwany i służy do suchych kąpieli. A więc obiekty balneologiczne już się pojawiają poza obiektami sakralnymi. Proszę Państwa, Stary Jerzy, jak Państwo widzieliście, pochodzi z XV wieku, a przed nami fotografia wykonana z jakiejś grafiki z 1920 roku, prezentująca nowego Jerzego. Nowy Jerzy został wybudowany w 1914-1916 roku, a więc w Europie panuje pierwsza wojna światowa. Narody się wykrwawiają na tej wojnie, a Lądek otrzymuje korpusy bezpieczeństwa. Lądek jest spokojny, w Lądku nie było żadnych wojen od wojny 30-letniej i podczas pierwszej wojny światowej Lądek się rozwija, dowodem czego jest piękny obiekt nowego Jerzego. Proszę Państwa, no tu jest trochę nie po kolei, Panie Zbyszku, ale tu wracamy do Starego Jerzego. Może już do tego tematu nie wrócę, bo narobię Państwu trochę zamieszania w percepcji tychże opowieści. 1498 rok, jeszcze do tej daty tylko wrócę, znamienna data, bo poza tym, że w tym miejscu stoi po raz pierwszy murowany balneologiczny obiekt, to ta data związana jest z doktorem z Bergu, który został sprowadzony przez Podjebradowiczów po to, aby wykonać pierwsze badania analityczne wód lądeckich. Były to pierwsze badania w Europie. 25 lat później doktor Paracelsus, znany nam z herbatek, a tak ogólnie to znany jest również, jest twórcą chemii leków, i on wykonał 25 lat później badania chemiczne wód leczniczych. Nasz doktor w Lądku w tymże roku wykonał je po raz pierwszy w Europie. Darujmy sobie, bo to jest jakby
temat, o którym już poruszyłam. Teraz macie Państwo, przed chwilą widzieliście Państwo Jerzego na fotografii z jakiejś grafiki. Tak wygląda dzisiaj, czyli w stanie zupełnie niezmienionym. Jest imponujący. Proszę Państwa, zauważcie Państwo, że bardzo interesujący jest portal wejściowy. Ten portal, zdaje się, tutaj Zbyszek ujął na którejś fotografii. To jest Święty Jerzy, któremu poświęcony jest cały zdrój. I oczywiście Jerzy jest, walczy ze smokiem, symbolem zła i jest patronem od 2004 roku Lądka Zdroju. Herb Lądka, proszę Państwa, herb Lądka Zdroju również na fasadzie Jerzego. Jerzy jest bardzo udekorowany, że tak powiem, rozmaitymi detalami architektonicznymi i wszystkie one nawiązują do wody, w tym momencie do herbu lądeckiego. To, co Państwo widzą, jest niezwykle ważne, mianowicie wspomniałam o portalu, czyli o wejściu do budynku. Ten portal wygląda w ten sposób, że są dwie kolumny. Na kolumnie widzą Państwo jest cokół, na cokole spoczywa delfin, a na delfinie zasiadło troje dzieci i każde z nich w dłoni dzierży jakiś przedmiot związany z wodą, a więc macie Państwo róg. Środkowe dziecko trzyma tak schowaną rybę i to ostatnie również. Całość są to symbole balneologii, czyli nauki o leczeniu wodami leczniczymi. Celowo pomijam pojęcie wodami mineralnymi. Następny detal architektoniczny z fasady Nowego Jerzego. Takie jest wnętrze, proszę Państwa, rozmaite syreny, nimfy wodne. Witraże przepięknie, kolorowe stanowią wystrój wnętrza Nowego Jerzego, w którym nasi obecni kuracjusze zażywają kąpieli. Proszę Państwa, Jerzy, ponieważ jest obiektem najstarszym i tam pierwsi kuracjusze zażywali kąpieli, wody dość bardzo bodźcowe były wykorzystywane przez ludzi, a potem takim drewnianym rurociągiem przemieszczane do miejsca, w którym dzisiaj mamy fontannę i jest to tak zwany koński zdrój. Tu wprowadzono konie chore na tak zwane zełzy końskie. Proszę Państwa, zełza to, proszę nie kojarzyć sobie z niczym innym, jest to poważna choroba u koni, jest to choroba węzłów chłonnych u koni, którą dzisiaj, ona też występuje dzisiaj, można ją leczyć przez taką udurzeniową dawkę spirytusu dożylnie. Więc wyobraźcie sobie Państwo, jakie te wody są bodźcowe. Tu niektórzy panowie się uśmiechają. Proszę Państwa, Stary Jerzy został jakby za nami, potem musicie Państwo oczyma wyobraźni pójść ze mną dalej na spacer. Przechodzimy przez piękną, 200-letnią Aleję Modrzewiową i oto okazuje nam się Wojciech. To jest nasza duma i chluba, reprezentacyjny dom w Lądku Zdroju i oczywiście jest to obiekt balneologiczny również, w tym, że tych okrągłych skrzydłach jest część hotelowa, gdzie Państwo możecie przyjeżdżać na kuracje, ale tam przyjmuje się kuracjuszy komercyjnych, czyli pełnopłatnych. Kopuła na szczycie i proszę Państwa, to co w pionie pod kopułą, to jest ta część najważniejsza, a więc najpiękniejsza w Polsce rokokowa pijalnia. Proszę Państwa, na dole basen niesamowity, który za chwilę Państwo zobaczą i oczywiście marmurowe wanny. W tymże obiekcie kąpali się wielcy minionej epoki, a więc mieliśmy tutaj prezydentów państw. Mieliśmy, proszę Państwa, królów rozmaitych, mieliśmy królowe, mieliśmy cesarzy i mieliśmy cara Aleksandra I. Wszyscy oni zawitali do Wojciecha. Jeden z nich, Fryderyk Wilhelm, ponoć za wcześnie nazwany Wielkim, który z reguły nie bardzo lubił wodę i stronił od niej dość konsekwentnie, kiedy został namówiony w końcu do wejścia do wanny w Lądku. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi i te wanny pokazywano, tą wannę jedną drewnianą, pokazywano potem całemu światu na dowód na to, że jednak król się raz wykąpał. Proszę Państwa, przepiękna fasada Wojciecha i herb. Pozwolą Państwo, że skupię się na herbie, ponieważ Lądek jako najstarsze uzdrowisko w Polsce otrzymało prawa miejskie, jak już powiedziałam, otrzymał również herb. Herb nadał też król, a jakże? Z tym, że legenda dość sympatyczna powiada o tym, że rajcy lądeccy, którzy po otrzymaniu praw pojechali do Pragi, do króla z prośbą o herb. Więc ponieważ król znał Lądek i jego znakomitość i jego urodę, nadał Lądkowi w herbie lwa jako symbol męstwa. Szczęśliwi rajcy wracają z Pragi, ale niestety no, nie ma dróg, są takie niewygodne przejścia. Wobec tego ten herb się spada z wozu, odłamuje się ogon.
załamani rajcy wracają do króla, proszą o inny herb. Nie można mieć takiego lwa, herba uszkodzonego. Wobec tego przezorny król nadaje lwu dwa ogony, na wypadek jak się jeden ułamie, zostanie drugi. Rajcy dowieźli lwa z dwoma ogonami, tak już pozostało, mamy herb lądka. Szczerze powiedziawszy, jest to herb lądka z Roju, jest to herb, proszę Państwa, ziemi kłodzkiej, jest to herb czeski, bo przecież geneza tych ziem jest czeska, i proszę Państwa, jest to herb Pragi. Na fladze praskiej widzą Państwo cztery takie elementy, cztery części. Jedna z nich to jest ten właśnie między innymi lądecki herb, herb lwa z dwoma ogonami. Widzą Państwo kartusz herbowy koronowany, a więc miasto królewskie. No i oczywiście dwa potężne lwy podtrzymujące. A oto rzecz, która, miejsce, które zachwyca i powiem, może nie wyszuka, nie powala na kolana. Otóż jest to pijalnia. Jest to pijalnia Wojciechu w lądku z Roju. Tutaj Zbyszek bardzo pięknie ujął pijalnię, fotografując jakby jej górę. I widzą Państwo przepiękny przepych barokowy, jest to już rokoko. Widzą Państwo girlandy kwiatów i powojów. Widzą Państwo wszystkie przyrządy i wszystkie urządzenia i wszystkie przedmioty służące pielęgnacji ciała i urody. Widzą Państwo postaci, które takie są boskie, jak powiedziałam.